Pan powiedział, że pan czyta, pan śledzi trendy, pan próbuje się dowiedzieć, no gdzieś tam niech błyśnie ta szklana kula, z której przewidujemy przyszłość. Czy rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że przeczytał pan coś, połączył w głowie z czymś innym i ma to bezpośrednie przełożenie na to, czym Kruszwica się zajmuje, w którą stronę idzie, na jakiś nawet konkretny produkt? Bywały takie momenty eureki? Ja nie wiem, czy ja mogę to zdradzić, ale tak. Jak pan szuka anegdoty, to nie dotyczy czytania, ale otwartości na świat. Ja miałem swój okres pracy w innej firmie zresztą, 2,5-letni w Rumunii. I tam jest taka tradycja, właściwie olbrzymia rumuńska, posiadania tak zwanej zakuski. Cóż to jest zakuska? To są takie właśnie warzywa w słoiku, która każda gospodyni albo kupi teraz, ale kiedyś miała w domu na swoją recepturę i musi być. Nie tak jak u nas herbatniczki, ciasteczka, tylko tam każda ma zakuskę, że jak gość się pojawi, to się stawia chlebek i zakuskę i w każdej chwili jest to gotowe. No i to był powód, że stworzyliśmy coś, co jest tu na stole, czyli produkt pod tytułem wawrzyniec. On jest zupełnie inny niż rumuńska zakuska, ale co w nim było ważne? Warzywność, słoik i szybkość. Naturalność i szybkość. Tą świadomość, że jest coś, co można zjeść od razu. Wypełnił pan historyczny brak w polskim menu. W polskim menu zakuski. Tak. Dziękuję. Tak będę o sobie myślał teraz. Aż mnie teraz korci zapytać, skąd geneza zakuski, a u nas geneza nie ciasteczka i przetworzonego paluszka trochę. Nie wiem, ale jest... Nie deprecjonując, bo też bardzo sobie... Obudził się pan pewnego dnia i stwierdził, zakuska ja, z Rumunii do Polski. Mnie się to strasznie podobało. Tak kulturowo po prostu. Ja wtedy pracowałem w piwie tam w Rumunii. W firmie jeszcze Submiller istniejącej wtedy. I to mnie bardzo się podobało, ta ich opowieści. W ogóle to nie było związane z moim wtedy zawodem z piwem. Mógł pan być skoncentrowany na zupełnie innych produktach, prawda? Tak, w ogóle nie zajmowałem się wtedy, nie wiedziałem, że będę pracował w Kruszwicy i w Bunge. I dopiero tu, jak zacząłem pracować, to sobie to odtworzyłem i okazało się, że taka ambicja, a tu jest dosyć dużo oleju tak naprawdę. No i oczywiście tam też jest dosyć dużo oleju, no bo to jest smarowidło. No i to nam pasowało trochę do portfolio. Odważyliśmy się. Znajdowanie inspiracji to jest fascynujący temat we wszystkich branżach, czy ponadbranżowy nawet, jak tutaj zresztą widać. Zresztą pan to ładnie na początku nazwał. Panie profesorze, zmiana jeszcze trochę tematu, z takiego bardziej spożywczego na samą organizację biznesu Bunge w Polsce, czyli na zakłady tłuszczowe Kruszwica i Bunge, bo wiem, że wiemy o tym, że spółka została wycofana z giełdy. Ogłosiliście państwo połączenie, czyli z Kruszwicy z Bunge. No i pytanie, skąd taka decyzja, to po pierwsze. No i po drugie, jak to będzie wpływało, jeśli na państwa dostawców, no i na nas jako tutaj konsumentów z zapałem kupujących i konsumujących chociażby wawrzyńca. Tudzież inne klasyki. To znaczy, zacznę od konsumenta, w ogóle to nie będzie wpływało. A jeżeli już, to pozytywnie, bo my oczywiście ta organizacja była dosyć skomplikowana. I ja mogę się tylko domyślać. Oczywiście jakieś rozmowy ze mną były prowadzone na pewnych etapach, ale to jest decyzja właścicielska. Ja nie należę do właścicieli, a decydentami byli bezpośredni osoby, które niejako mają, czyli zarząd Bunge, które mają wpływ na takie decyzje właścicielskie. Ale jest to dosyć zrozumiałe uproszczenie pewnych dróg w momencie, kiedy mniejszościowy, ale dosyć duży pakiet akcji został odkupiony przez Bunge, który był w rękach pana Jerzego Staraka i został odkupiony przez Bunge, no to pozostała część, około 10% na giełdzie, to zaczynała nie mieć dużym utrudnieniem, brak z komplikacji. Brak płynności. To nikomu, naszym zdaniem nikomu nie służyło, ani inwestorom tym mniejszościowym, ani nam. Można ciągle w nas inwestować i w tą część polską przez giełdę amerykańską, nowojorską, zapraszamy. Natomiast i dobrze się tym wiedzie, którzy ostatnio inwestowali, więc tym bardziej zapraszam. Ale
firma się rozwija, ale to naprawdę na gruncie takim polskim robiło dużo komplikacji i nikomu, ani Skarbowi Państwa, ani obywatelom, ani nikomu nie sprawiało dodatkowej radości. Więc teraz trochę wysiłku nas kosztuje uproszczenie tego i jakoś się zintegrujemy i uprościmy, ale to w ogóle nic nie zmienia właściwie, ani w funkcjach naszych wewnętrznych, ani w działaniach, ani w ambicjach. No widzimy, że ta giełda też, powiedzmy delikatnie mówiąc, no sukcesów nie ma, więc to też jakby inny wątek, ale tego nie ruszamy. Panie prezesie, chciałem jeszcze zapytać to, co w kontekście też tej nadchodzącej zielonej rewolucji, czy nazwijmy ją Europejskim Zielonym Ładem pod agendą polityczną Unii Europejskiej, ale de facto to chodzi o to, żeby produkować inaczej, żeby produkować bardziej w sposób zrównoważony. I pytanie tutaj teraz, jeśli chodzi o obszar samych zdefiniowanych celów Farm to Fork. Wiemy o tym, że tutaj zostały te cele zdefiniowane i chociażby zużycie nawozów powinno spaść o 20%, a pestycydów o 50% do 2030. No i potem konsekwentnie też dalej ma to być zmniejszane. No i widzimy, że jest to w szczególności duży temat w produkcji rzepaku, bo tak szacujemy, że 80-70% kosztów produkcji rzepaku to będą te dwie kategorie. No i pytanie tutaj trochę do Państwa i też nawet nie, może jakby mógł Pan się pokusić o odpowiedź szerszą niż tylko polską, bo jest to jeszcze firmą tutaj no pan europejską i globalną. Jak będziecie współpracować tutaj z producentami pierwotnymi, z rolnikami, żeby tą pomóc tą rewolucję przejść? I może druga część pytania w kontekście biopaliw i tego B2B do producentów biopaliw. Jak Pan myśli, jak to może te Farm to Fork i szerzej Europejski Zielony Ład wpływać na tą branżę? Ja będę teraz snuł domysły, dlatego że tak naprawdę nie mamy recepty jeszcze. Te dyskusje są prowadzone, ponieważ to jest obszar tych tematów, w których ja nie jestem specjalistą, to ja mniej w tym biorę udziału. Natomiast to, co do mnie dociera i co nie jest tajemnicą przecież, to głównie dotyczy próby zrozumienia, jakie będą następne kroki w Unii Europejskiej. To znaczy, co będzie obszarem, krótko mówiąc, kija, a co będzie obszarem marchewki, bo to jest bardzo istotne. Tak? Bo zależnie od tego, i to zależnie od roślin, ale też tych zmian klimatycznych, które o nam się mówi. Przecież chociażby to, co my widzimy, Bunge ma dosyć dużą operację w Ukrainie, że słonecznik zaczyna coraz bardziej być hodowany na północ, prawda? To rzepak jest bardzo trudnym plonem do uprawy. To naprawdę bez ochrony roślin i bez zadbania o... Stąd o tym mówię, to jest jakby bardzo w tej produkcji to jest kluczowe. Bardzo trudne. A z drugiej strony to jest genialny produkt dla konsumentów i dla też biodiesla, ale dla konsumentów z punktu widzenia zdrowotnościowego na nasz poziom klimatyczny, gdzie nie jemy dużo ryb, nie jemy. I ten omega-3 jest w takim cudownej postaci ekonomicznie super, bo on jest tani, tak? No więc znalezienie teraz dostępny drogi, blisko. Co będzie, jak on będzie droższy, zastępowanie go czymś innym, czego też będzie zrównoważone, to będą bardzo trudne decyzje. Tak. Trzeba powiedzieć przy tym, że pan w bankowości zajmuje się takim elementem, który jest dla nam też bliski i bardzo ważny dla takich firm jak nasza, to jest zysk z kapitału, tak? Ale ten kapitał w takich firmach jak Bunge jest bardzo długookresowy. Taka inwestycja w taką fabrykę przerabiającą rzepak to jest na dziesiątki lat. Naprawdę, to jest bardzo trudne, tam są zmiany. Także to jest, cokolwiek będzie się w tym ładzie nowym zielonym działo, my to obserwujemy, bo to będą dla nas strategiczne i dla właścicieli tam na poziomie bardzo wysokim. To są strategiczne decyzje, bardzo trudne strategiczne decyzje. My mamy nadzieję, że politycy i administracja sobie zdaje sprawę, że w kilku, bo to nie tylko my, to w wielu branżach to są i dla rolników to są szalenie trudne decyzje, tak? Bo rolnicy muszą się też nauczyć, to po prostu jest inna wiedza kompletnie. No i my zdajemy sobie sprawę, na szczęście
Myślę, na szczęście ta wiedza jest coraz lepsza i komunikacja i ta digitalność to też poprawia. Tam jest poprawia. Sprawa chociażby, że nie trzeba nalotu dywanowego robić, tylko można to zrobić precyzyjnie. To też jest temat taki, który pewnie moglibyśmy tutaj dłużej. To ale... nie są lata 20. w Stanach, jak czyta się o tym straszliwym wyjałowieniu gleb, co się tam działo przez błędy właśnie. No to z drugiej strony, jak się to przeczyta, to człowiek myśli, no tak, to będą trudności, ale może trzeba zgiąć karczycha i trochę wesprzeć też rolników, bo dla nich to będzie największe wyzwanie, tak? To będzie największe wyzwanie dla rolników i później dla nas, tych, którzy bezpośrednio z nimi mają do czynienia i robią te wielkie przerobi, które będą mniej ekonomiczne. A konsument trzeba, moim zdaniem politycy już powinni edukować, jakby już powinni komunikować, że to nie będzie za darmo. To znaczy, ten wzrost jakości życia dla następnych pokoleń, bo to o tym mówimy, no niestety my musimy zapłacić, tak, za nasze wnuki. No tak, żeśmy rozmawiali u góry takie ostatnio, taka trochę transformacja w nieznane, tak, no bo to jest tyle elementów do zmiany, żeby tylko, że to, co robimy teraz, już wiadomo, jakie skutki wywołuje, także lepiej trochę coś zmienić, bo... Nieznane jak nieznane, znaczy jedno wiadomo, że będzie kosztowało. Będzie kosztowało, tak. Także efektywność zostanie utracona, która jest teraz olbrzymia. Tak? Przynajmniej patrząc tak jakby wąsko na ten kapitał. Co nie znaczy, że nie starczy nam na jedzenie. O, mówię optymistycznie na koniec. Tak, starczy. No. Pan Wojciech Bauman, członek zarządu i dyrektor do spraw produktów żywnościowych zakładów Kruszwice S.A., grupa Bunge. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Rozmawiali Michał Siwek, BNP Paribas i Wojciech Szeląg. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.